1986-2020. Minęło trochę czasu, a ja wciąż pamiętam smak pierwszego skręta i uderzenie werbla prosto i od serca na klasycznych wersach. Hajs tylko dodatkiem, kilka w TV kanałów. Nie pamiętasz dresu z Ocalionu, to po prostu żałuj. Kiedy furą na poziomie był czerwony maluch, hip-hop to był ziomie wtedy, nasz jedyny nauk. Pamiętasz te czasy oldschoolowego brzmienia? Walkman rarytasem, a miejscem spotkań czepak. Jaraliśmy na obstawy pomiędzy lekcjami. Jeden obowiązek na czas być na obiad u mamy, a z jamnika puszczali w witrynach odbicia. Wtedy Peja motywował, bo nie odmawiał picia. To jakoś zaraz było, przed moim pierwszym jointem starczało zwykłe słońce, a słowo obce portfel i tak on dycha braci. To był Ciubasa po polsku, walka do upadłego na żwirowym boisku. Pierwszy wyjazd nad morze, na zielone kolonie. Wtedy nie rozumiem, miałem czemu tak nie ciągnie do niej. Bluza z kapturem potem, przeszerokie spodnie, kradzione owoce, kapsle, podchody, dwa ognie. Ubrania jak ten old school, dalej kurna dobre. Zawsze powracam chętnie do tych bezcennych wspomnień. 1986-2020, minęło trochę czasu, a ja wciąż pamiętam smak pierwszego skręta i uderzenie werbla prosto i od serca na klasycznych wersach. Hajs tylko dodatkiem, kilka w TV kanałów. Nie pamiętasz dresu z Ocalionu, to po prostu żałuj. Kiedy furą na poziomie był czerwony maluch, hip-hop to był ziomie wtedy, nasz jedyny nauk. Moleste, Ewenement, Radio 5G, FM, wiecie. Paktofonika wtedy była jeszcze w komplecie. Prawdziwą orężadę piłem, żyłem turbo guma. Jak oglądałem skoki, to pękałem z dumy. Komodory na długopis, ostry jeden na stół. Nie istniał wtedy Facebook, a tym bardziej YouTube. Bliżej wtedy był ten miłosierny Bóg. Wtedy w telewizji był reklamowany szlug. Pro Evolution Soccer bardziej wolałem niż FIFA. Używałeś kurwa żelu? Też się dziwię, potem obowiązkowo latałem z łysą głową. Bójki były za szkołą, ale zawsze honorowo. Oglądałem filmy z czerwonym kwadratem. Seksualnej edukacji nie potrzebowałem zatem. Mieszam chronologię, może jest za krótki bit. Czuję jak mi bije serce, czy czujesz to i ty? 1986-2020, minęło trochę czasu, a ja wciąż pamiętam smak pierwszego skręta i uderzenie werbla prosto i od serca na klasycznych wersach.